się, że nie powinniśmy tracić czasu na zastanawianie się, czy to zagrożenie jest realne. Musimy przeprowadzić demonstrację, bo jeśli nawet niebezpieczeństwo jest bardzo nieprawdopodobne, wystarczy jedno takie uderzenie, byśmy przeszli do historii. Nim jednak będziemy mogli wysłać statek kosmiczny w pościg za niebezpiecznym asteroidem, musimy wiedzieć, gdzie go szukać. Na zachodzie Ameryki, na położonym za pustynią poligonem rakietowym White Sands w Nowym Meksyku, znajduje się najmocniejszy i najskuteczniejszy na Ziemi łowca asteroidów. Naukowcy testowali tu wszystko, od rakiet po pierwszą bombę atomową. Dziś, po drugiej stronie doliny, w której detonowano bombę Trinity, lotnictwo USA zainstalowało jeden z najnowocześniejszych teleskopów świata. Tę zaawansowaną technologię stworzono w laboratorium Lincolna przy MIT jako element przeciwrakietowego systemu obronnego w czasach Gwiezdnych Wojen. Nie są to największe teleskopy świata, ale z całą pewnością najlepsze do wyszukiwania w kosmosie zabójczych skał. Oto LINEAR, ośrodek badań obiektów zbliżających się do Ziemi. Każdej nocy, skanując niebo tym urządzeniem, znajdziemy 10 do 12 tysięcy poruszających się obiektów. Większość z nich pochodzi z głównego pasa asteroidów i nie zagrażają Ziemi. Z drugiej strony połowa z nich to zwykle nowe odkrycia. I wśród nich może znajdować się jeden czy dwa, które zmierzają ku naszej planecie. Ponieważ Ziemia obraca się, niebo stale przesuwa się nad naszymi głowami. Trzeba je najpierw zatrzymać, by móc dokładnie obserwować asteroidy. Służy do tego teleskop, który podąża za ruchem gwiazd. Dzięki niemu i fotografii poklatkowej można robić zdjęcia, na których smugi szybko poruszających się asteroidów są wyraźnie widoczne na tle kryształowo czystego nieba. Następnie urządzenie rejestruje te obrazy niczym kamera telewizyjna na układzie scalonym, który uwzględnia 20 razy więcej szczegółów niż obraz, który w tej chwili oglądasz. Komputer LINEAR usuwa poznane wcześniej gwiazdy i planety, zostawiając mniej zaśmiecone klatki z nowymi odkryciami. Pod koniec każdej zmiany nocnej tysiące nowych odkryć komputera LINEAR są wysyłane pocztą elektroniczną do Centrum Małych Planet przy Uniwersytecie Harvarda. Zespół zaledwie 3 badaczy musi przetworzyć lawinę danych w poszukiwaniu potencjalnie niebezpiecznych asteroidów lub komet. Komputery w przybliżeniu wyliczają orbity asteroidów, ale szacowanie poziomu zagrożenia należy do Briana Marsdena. Czasem po jednej nocy przysyłają 50 do 60 tysięcy obserwacji i przetworzenie tego zajmuje sporo czasu. Dlatego najpierw oglądamy najszybciej poruszające się obiekty i sprawdzamy, czy są interesujące. Czasami przeprowadzamy 70 do 80 tysięcy obserwacji dziennie, niemal jedno na sekundę. Rzeczywiście zdarzają się takie dni. Nawet dysponując szybkimi komputerami zespołu Marsdena, może wykonać jedynie wstępne obliczenie orbity każdego z asteroidów. 5 zdjęć wykonanych jednej nocy przedstawia jedynie niewielki wycinek orbitalnej ścieżki asteroidu. Na podstawie tego nie można wyliczyć kompletnej orbity, ale obserwacja ruchu w przeciągu pół godziny czy godziny umożliwia częściowe jej określenie. Dopracowywanie orbity jest skomplikowane. Gdy mijał nas rozpędzony 2002 MN, jego trajektorię wypaczyła grawitacja ziemska i naukowcy należącego do NASA Laboratorium Napędu Odrzutowego w Pasadenie musieli uwzględnić to w swoich obliczeniach. Oto animacja trajektorii asteroidy.
wzrok odmienił Ziemię. Elitarny zespół matematyków i mechaników ruchów ciał niebieskich pracuje na cały etat nad skomputeryzowanym systemem ostrzegawczym. Widzimy, że w drodze powrotnej tego obiektu do pasa asteroidów jego orbita uległa zmianie wskutek przelotów w pobliżu Ziemi. Nie wrócił do miejsca, w którym rozpoczął swój lot. Ponieważ 2002 MN okrąży Słońce i znów będzie przelatywał w pobliżu Ziemi, zespół naukowców NASA zajmujący się mechaniką orbit będzie musiał zmodyfikować obliczenia, by ustalić, czy obiekt ten może kiedyś stanowić zagrożenie dla naszej planety. To jest widok od góry na układ Ziemi i Księżyca. Widzimy, jak blisko Ziemi przeleciał, właściwie nad nią. Widać nawet zakrzywienie jego trajektorii. To przykład na to, że przelot w pobliżu jakiejkolwiek planety odkształca orbitę. Do ustalenia, gdzie asteroida może się znaleźć w przyszłości, potrzebny jest model Układu Słonecznego. Mechaniczne modele przedstawiające względne ruchy Słońca i planet istniały już na początku XVIII wieku. Są zwane orerjami. Mechanicy ruchów ciał niebieskich z NASA musieli utworzyć nowy cyfrowy model uwzględniający wzajemne przyciąganie grawitacyjne planet i Słońca oraz wszystkich sił, które mają wpływ na trajektorię asteroidu. Obliczamy, jakie siły wywierane przez duże i małe planety Układu Słonecznego działają na asteroidę. Dzięki temu możemy śledzić ruch danego obiektu w Układzie Słonecznym przez setki lat. Naukowcy mogli sprawdzić poprawność swych obliczeń, gdy nieznana nowa kometa zaczęła mknąć w stronę Jowisza. Był to strumień kosmicznych pocisków, które zdumiały miliony Ziemian. Wiosną 1993 roku oczy całego świata niemal jednocześnie zwróciły się na wyjątkową skałę Dnia Sądnego. Leciała śmiertelną spiralą z odległego krańca Układu Słonecznego w kierunku największej planety. Jim Schumacher, jego żona Caroline i ich kolega David Levy odkryli strumień światła o dziwnym wyglądzie, który okazał się popękaną kometą. 21 dużych pył, zamarzniętej skały i kosmicznego pyłu zmierzającego ku Jowiszowi. Wiedzieliśmy, że mamy coś wyjątkowego. Do tego stopnia, że mieliśmy pewne wątpliwości, z czym mamy do czynienia. NASA zwróciła się do Paula Choudhasa i jego kolegów z prośbą o wyliczenie orbity i ustalenie, czy nowa kometa rzeczywiście uderzy w Jowisza. Na początku było to 60%, wkrótce już 90%. A było to na rok przed uderzeniem. Gdy wydarzenie to było coraz bliższe, wyliczaliśmy już nie tylko prawdopodobieństwo, które było bardzo wysokie, lecz miejsce i czas trafienia odłamków komety w Jowisza. Ponieważ przewidywaliśmy na wiele miesięcy naprzód, zastanawialiśmy się, czy nasze obliczenia są prawidłowe. Czy to się wydarzy zgodnie z oczekiwaniami? Olbrzymia kometa jest na kursie kolizyjnym z Jowisza. Wszyscy mieszkańcy Ziemi, którzy śledzili tę sprawę, byli ciekawi, czy kometa rzeczywiście uderzy w Jowisza. Prom kosmiczny Endeavour wystartowałby dotrzeć do teleskopu Hubble. Należący do NASA kosmiczny teleskop Hubble'a został zwrócony na Jowisza. Zdjęcia, które potem przysłał, były rzeczywiście szokujące. Czas każdego z nich. Miejsce trafienia było zgodne z naszymi przewidywaniami. W ciągu następnego tygodnia jeszcze 20 fragmentów komety spadło na Jowisza. Niektóre utworzyły kratery wielkości Ziemi. W ciągu minionej godziny NASA zarejestrowała pierwsze uderzenie, które nastąpiło terminowo.
Gdy fragmenty komety uderzyły w Jowisza, wpłoniły energię porównywalną z 6 bilionami ton trotylu. Po katastrofie SL-9 grupa zaniepokojonych naukowców spotkała się we Włoszech na sesji, która przypominała burzę mózgów. Utworzyli nową międzynarodową organizację, Fundację Space Guard, która ma promować odkrywanie i badanie obiektów zbliżających się do Ziemi. Niektórzy myślą, że na świecie jest wielu astronomów, którzy przeglądają niebo w poszukiwaniu nadlatujących komet i asteroidów. To oczywiście nieprawda. Do niedawna prawie nikt tego nie robił. Będzie świecił przez pół godziny i podpali wszystkich okolicy. Do kogo jednak należy ochrona planety Ziemi? Specjaliści do spraw broni z USA i Rosji wzięli już udział w szeregu spotkań i mają własne pomysły na rozwiązanie problemu zagrożenia kosmicznym zderzeniem. W okresie gwiezdnych wojen establishment wojskowy stworzył wiele urządzeń, a przynajmniej koncepcji broni kosmicznej. Na początku lat 90. kiedy sytuacja programu gwiezdnych wojen była niepewna, pojawiła się motywacja, by spróbować wykorzystać tę technologię do zapobiegania zagrożeniom ze strony asteroidów i komet. Militarne podejście do problemu okazało się kontrowersyjne. Pomysł wysłania w kosmos broni jądrowej spotkał się z natychmiastowym sprzeciwem. Edward Teller zaproponował wysadzenie asteroidu, co miałoby udowodnić, że jesteśmy w stanie ochronić Ziemię. Uznałem, że to szalony pomysł. Wysadzenie asteroidu za pomocą silnej bomby wiąże się z wieloma problemami. Naruszeniem traktatu i przekształceniem jednego dużego asteroidu mniejszy. Uznałem, że było to raczej zainteresowanie bombą, a nie prawdziwa troska o ochronę naszej planety. Z drugiej strony, przedstawiciele NASA, która jest instytucją powołaną do odkrywania i obserwacji obiektów i zagrożeń pochodzenia kosmicznego, powiedzieli, że nie będą nas chronili przed planetami. To obowiązek armii, a nie NASA. Ani NASA, ani wojsko. Gdy wydawało się, że nikt nie jest zainteresowany ochroną przed planetoidami, mały okruch na niebie sprawił, że na całym świecie rozległy się alarmy ostrzegające przed sądnym dniem. W zimową noc 6 grudnia 1997 roku teleskop na pustyni w Arizonie uchwycił słabą smugę światła, która przemieszczała się przez konstelację Raka. Wyglądało na to, że asteroida 1997 XF-11, wystarczająco duży, by zniszczyć współczesną cywilizację, kieruje się w stronę Ziemi. Pierwsze spostrzeżenia, których dokonano w obserwatorium na Kitt Peak, przekazano do Centrum Małych Planet przy Uniwersytecie Harvarda w Cambridge, gdzie komputery wykonały pierwsze wstępne obliczenia orbity. Było niemal pewne, że tym razem obiekt minie Ziemię, ale problem może się pojawić za 30 lat. Wszystko wskazywało na to, że asteroida zbliży się do Ziemi w roku 2028, na odległość 45 tysięcy kilometrów. To naprawdę niewiele. Spostrzeżeń było niewiele i wyliczenia orbity pozostawały bardzo przybliżone. Trudno było stwierdzić, dokąd zmierza ten głaz. Dlatego Brian Marsden rozesłał biuletyn do astronomów z całego świata, apelując o wykonanie jak największej ilości obserwacji, nim skała zniknie z pola widzenia. Powiedziałem, wyciągnijcie swoje wielkie teleskopy. Będziemy go mogli obserwować jeszcze tylko przez miesiąc. Musimy skorygować wyliczenia orbity i ustalić, jak blisko będzie przelatywał. W jednym z wierszy biuletynu napisano jednak, że szansa kolizji jest mała, ale nie jest to całkowicie wykluczone. W ciągu kilku godzin od publikacji w internecie reporterzy dowiedzieli się o XF-11 i na całym świecie nagłówki zaczęły krzyczeć o sądnym dniu cywilizacji. Ponieważ w roku 2028 asteroida miał być najbliżej Europy, londyńskie gazety skoncentrowały się na dokładnej chwili, w której może się zakończyć życie na Ziemi. Na zdjęciach w internecie wygląda jak maleńka poruszająca się planka. Naukowcy wyliczyli jego trajektorię w roku 2028. Proszę patrzeć uważnie.
wrzesień, październik, 28 października obie linie przecinają się. Lecz w należącym do NASA laboratorium napędu rakietowego w Kalifornii zespół do spraw dynamiki Orbit uznał, że musi być jakiś błąd. Ku mojemu zdumieniu, gdy uruchomiliśmy program, okazało się, że prawdopodobieństwo zderzenia z tym konkretnym asteroidem za 30 lat wynosi 0. Jak się okazało, asteroida, który miał zakończyć życie na Ziemi, w ogóle w nią nie trafi. Ta wielka kosmiczna skała nie stanowi żadnego zagrożenia. W wyniku gorączkowych poszukiwań w archiwach NASA znaleziono zdjęcia XF-11 wykonane 8 lat wcześniej. Gdy uwzględniliśmy je w procedurze wyliczania orbity, potwierdziły fakt, że nie ma możliwości, by asteroida ten uderzył w Ziemię za 30 lat. Społeczeństwo w większości nie rozumiało tej niepewności. Żądano natychmiastowej odpowiedzi. Uderzy czy nie uderzy? Lecz ludzie zainteresowali się tą sprawą. Dobrą stroną fałszywego alarmu było podniesienie świadomości społecznej i politycznej w tej sprawie. Dwa miesiące później w Waszyngtonie odbyły się nowe rozprawy i NASA otrzymała polecenie przyspieszenia badań nad wykrywaniem asteroidów. Wydawało się, że nareszcie pojawiła się polityczna wola działania. Kongres dał NASA 10-letni termin na przeszukanie nieba i wytropienie największych skał Dnia Sądnego. Program otrzymał kryptonim Space Guard Survey. Gdy astronomowie zaczynali przeszukiwać niebo, Hollywood wszedł na wyższe obroty. Na każdym przyjęciu, na którym byłem, pytałem, czy wiedzą, co by się stało, gdyby jakaś kometa rzeczywiście znalazła się na kursie kolizyjnym z Ziemią. Nagrodzony Oscarem scenarzysta Bruce Joel Rubin pracował nad nową wersją klasycznego filmu science fiction. Nowy film nosił tytuł Dzień Zagłady i został wyprodukowany przez Stevena Spielberga. Na szczycie góry armia naukowców szaleńczo pracuje przy budowie olbrzymiej rakiety współczesnej Arki Noego, która zabierze garstkę tych, którzy przeżyją. Najtrudniej było mi się pogodzić z faktem, że trzeba będzie wybierać tych, którzy mają przeżyć. Odbierzemy im ten statek. Niewielka część ludzi pozostałych na Ziemi byłaby w stanie przeżyć coś takiego, jak uderzenie komety, która zgładziła dinozaury. Dlatego uznałem, że ten film powinien być nie tylko dobrą rozrywką, ale również zmienić świadomość, by ludzie poczuli, że to coś realnego. To się może wydarzyć. Ten film to pobudka. To nie tylko hollywoodzka superprodukcja. To wymierzony w nas palec. Hollywood wydał Dzień Zagłady, dobitnie stwierdzając, że kolizje nie są już tylko kosmicznym żartem. Profesjonalni łowcy asteroidów realizowali własne filmy. Zamiast kamer stosowali jednak radary Dopplera. Wystarczy wykorzystać technologię stosowaną w radarach policji i wzmocnić ich moc do 400 tysięcy watów. Uzyskać stworzony przez NASA Deep Space Network z potężnymi wielotalerzowymi układami, takimi jak na przykład stacji śledzenia Goldstone na kalifornijskiej pustyni Mojave. To jest pomieszczenie główne w piedestale DSS-14. Gdy astronom i specjalista od radarów Steven Ostro po raz pierwszy wycelował sygnał w kosmiczną skałę, otrzymał z powrotem rozedrganą plamę pikseli. Coś, co wygląda jak cyfrowy jazgot, dla Steve'a Ostro było otwartą księgą. Radar wykonuje trzy czynności jednocześnie. Działa w oparciu o fale długie, dlatego jest wyczulony na duże konstrukcje i obiekty z metalu. Po drugie, umożliwia wykonywanie zdjęć, czego z poziomu Ziemi nie można robić w żaden inny sposób. Gdy mamy już szereg zdjęć, wykonujemy obliczenia, w wyniku których uzyskujemy trójwymiarowy model. Po trzecie, radar z wielką precyzją mierzy odległość i prędkość. Gdy znajdujący się w Arecibo, w Puerto Rico, radar o średnicy 300 metrów został wycelowany w asteroidę o nazwie Castalia, otrzymane dane zamieniono w trójwymiarowy model komputerowy. Pierwszy radarowy film pokazał, że Castalia obraca się i są to w rzeczywistości dwie duże bryły skały, spojone przez słabą grawitację.
Castro i jego ekipa wyruszała do Goldstone, wybierając kolejne cele dla radaru. Jej członkowie przypominali dzieci sięgające do pudełka czekolady. Nigdy nie wiedzieli, co znajdą. Asteroid Kleopatra o kształcie psiej kości miał rozmiary stanu New Jersey i był cały z metalu. Echo odbite od Tutatisa dało obraz jego skalistej, pokrytej kraterami powierzchni i ujawniło rozchwytany spin. Każdy obiekt, którego model wykonaliśmy, jest inny. To jest Tutatis. Od dostrzeżonej przez teleskop smugi światła do trójwymiarowego modelu, radar udostępnił materialne szczegóły i dał pojęcie o rzeczywistym wyglądzie asteroidów. W roku 2000 ekipa twórców filmów radarowych uzyskała nowy, ponury i tajemniczy obraz asteroidu 1950 DA, wielkiego głazu, który wywołał szok. Gdy otrzymaliśmy dane radarowe, rozpoczęliśmy standardową procedurę obliczania przyszłej trajektorii tego obiektu. W tym przypadku mogliśmy ją przewidzieć na 880 najbliższych lat. Zdumiewające było to, że w tym wypadku prawdopodobieństwo zderzenia nie było zerowe. Jednym słowem, istnieje możliwość, że głaz ten uderzy w Ziemię. 16 marca 1880 roku 1900